Czy znajome jest wam takie poczucie, w którym macie do zrobienia coś bardzo ważnego? Na przykład nauczyć się na egzamin, ale nagle okazuje się, że musicie wynieść śmieci, musicie pozmywać, zrobić pranie itd., itd. I kończy się na tym, że uczycie się na egzamin w środku nocy i to już niechętnie. No, mam właśnie coś takiego z tą grą. Słuchajcie, naprawdę nie mam jak po prostu zabrać się do tej gry. Jest ona... ojeny, tak zła na wielu polach. Po prostu, no nie wiem, czy to jest tytuł gorszy od Enotri, The Last Song, czy nie, bo Enotri jeszcze nie wyszła. Czy to jest poziom Bleak Faith'a, ale no jest źle. Jest naprawdę źle na wielu płaszczyznach i właśnie o tym sobie trochę też pogadamy w tym materiale, chociaż raczej, jakbyście byli zainteresowani, to bym zrobił jakiś może dedykowany materiał na ten temat. No generalnie, słuchajcie, powiem tak, to jest tytuł, który... trochę też jest smutny na swój sposób, z tego względu, że widać, że tutaj twórcy nie poszli na łatwiznę, bo postawili na dość ryzykowny klimat, od tego sobie zacznijmy, bo mamy połączenie, tak jak mówiłem, średniowiecza z przyszłością, to nie jest coś częstego, w Souls-like'ach zwłaszcza, to jest akurat całkiem fajny pomysł, w sensie odważny, ale fajnym pomysłem jest to przełączanie się między postaciami. To naprawdę mi się podoba, to można by było rozwinąć mega fajnie, natomiast fundamenty Souls-like'a to tutaj po prostu leżą i jest dużo dziwnych zagrań, no i niechlujnego podejścia do tworzenia gry. I to nawet już nie mówię o tym tłumaczeniu, które ostatnio pokazywało poziom zaangażowania, ale też to, jak ta gra po prostu wygląda, jak wyglądają te animacje, jak one są sztywne, tanie. Taki jest feeling po prostu, taka jest moja opinia. Jak widzę te animacje, no to zobaczcie, on wygląda jak manekin. Te animacje, no nie mają sobą w ogóle żadnego ciężaru. One są no totalnie nienaturalne i takie generyczne straszliwie. Mam wrażenie, że tutaj troszkę mogło, delikatnie mówiąc, zabraknąć umiejętności do stworzenia takiej gry, bo Souls-like'i wbrew pozorom nie są łatwymi grami do zrobienia. Dobrych Souls-like'ów jest jak na lekarstwo na rynku, a nadal z jakichś przyczyn dużo osób się... O Jezu, co ja zrobiłem? Próbuję za to zabrać, nie? No i... jest jak jest, słuchajcie, później. Co jest, no smutne, bo chciałbym mieć jak najwięcej dobrych Souls-like'ów. Ale nie ma ich. Może Wukong będzie takim. Oby. Trzeba dobrze znać ten gatunek mechanicznie. Ale trzeba też mieć bardzo dobre animacje. To nie może być sztywne. To nie może być takie, jakim jest właśnie ta gra, bo... człowiek się męczy wręcz podczas rozgrywki, nie? I serio, mam takie coś, że wydaje mi się, że twórcy naprawdę chcieli zrobić coś fajnego. No bo mówię, no, postawili na takie dość odważne, które kroki. Ale no, totalnie to nie wyszło. Same przełączanie między przedmiotami jest moim zdaniem już skopane u podstaw, bo... co to za pomysł, że trzeba dwoma przyciskami się przełączać, zamiast zrobić po prostu, wiecie, strzałkę w lewo, strzałkę w prawo, a na przykład zmiana tych powłok naszych, żeby była w ten sposób zrobiona? No to jest też dziwne. No, można to chyba przebindować jakoś, mam nadzieję. Nie, ale wiecie co? Tak się walczy tutaj i nie czuję się żadnej satysfakcji, nie? Po prostu z tego zbijania HP bossa. No zobaczcie, jak to wygląda, nie? No ma dosłownie zarośniętą gębę. Sztywną, jakby z plastiku było odlane. Jakbyśmy go na drukarce 3D wydrukowali, nie? Naprawdę... ja bym w 2D grę poszedł. Nie dysponując umiejętnościami takimi lub budżetem. Myślę, że to by było 100 razy lepszym rozwiązaniem. Co mnie zabiło? A, chyba mnie walną. O Jezu, nie no, powiem wam, że to jest nieunikniona prawda, to jest tytuł, to jest nazwa bossa, ale to jest coś, co no niestety wynika z tej gry. To mógł być średniak. Ale nie jest. To nie jest średniak, słuchajcie. To myślę, że generalnie na tym odcinku sobie w ogóle zakończymy też ogrywanie Deathbounda, do którego klucz otrzymałem od wydawcy i mogłem przedpremierowo nagrać. Tutaj od razu, tak jak podkreślałem,
To, że otrzymałem ten klucz bezpłatnie, nie wpływa na moją opinię o tej grze i myślę, że to dobrze z tych trzech materiałów wynika. Staram się być dla was jak najbardziej rzetelnym, mówić to, co myślę, to, co uważam o danej grze i po prostu no, uczciwie podchodzić do tematu. Ale zawsze czuję taki ból, jak widzę, że jest gra, która no, mogłaby być fajnym Souls-like'iem, kurczę, którego byśmy przeszli, chociaż, żeby to było tyle. Żebyśmy przeszli go z przyjemnością. A tutaj to jest... ból, cierpienie i wzdychanie na to, co się widzi. Serio. Problem jakiś w ogóle z udźwiękowieniem w tej grze też. To dziwnie strasznie brzmi. Skipowanie lewym touchpadem. No tak, dostałem w łeb. No dobra, co się stanie, teraz się wyleczę. Tamten mi zaraz totalnie umrze. Nie, on po prostu jest na low HP, ale już więcej nie straci. Aha. Takie buty. Czyli możemy sobie jednego totalnie na low HP trzymać i nie ma sensu się między nimi przełączać, bo wtedy ten drugi traci HP. No, no to jest bez sensu. Możemy skipnąć? Możemy. Już nie mam heala żadnego. W ogóle na walce z nim też kamera jakoś tak do boku dziwnie idzie. Nie no, walka dystansowa jest totalnie OP w tym przypadku. W ogóle, że on ma tyle faz. A, okej, okay, umarłem. To, że ma tyle faz, to jest spore zaskoczenie, szczerze mówiąc. Myślałem, że będą dwie. Jeszcze każda jest, mówię, przerwana cutscenką, nie? Więc to byłoby spoko, ale... No na pewno z większą przyjemnością bym w Lords of the Fallen nowe zagrał. Naprawdę. Chyba w Enotri nawet więcej graliśmy, ale no to była wersja demo. Tam chciałem ją po prostu dokończyć. Totalnie niezrozumiałe jest dla mnie umiejscowienie kamery. Mam coś takiego, że jak gram trochę dłużej, to aż mi się niedobrze robi. Przez to, że ta kamera jest jakoś tak z boku postaci w momencie, w którym nie walczymy z nikim. To nawet nie chodzi o lokowanie wroga, bo ona, zauważcie, odchodzi nawet bez loka za naszą postać. Ale bez tego loka jesteśmy z boku. I to jest coś, co można by zrozumieć w grze, w której byśmy strzelali. Chociaż z drugiej strony też nie jest wymagane. Ale w takich grze jak Souls-like umiejscowienie kamery w taki sposób, że nasza postać jest z lewej strony ekranu, tak skrajnie, że jeżeli biegniemy w lewo, to naszej postaci nie widać praktycznie. Zobaczcie. No tutaj wpadłem na coś, ale jej nie widać. No to jest idiotyczna decyzja designerska. To jest po prostu błąd. To nie powinno w takiej formie trafić do pełnej wersji gry. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale on ewidentnie nie rozumie Souls-like'ów. No jak można w grze, w której kontrola nad postacią jest fundamentalna, zrobić kamerę, która wam obcina widoczność postaci, bo przecież nie zawsze się walczy z każdym przeciwnikiem na loku. Chcecie go obiegać i obiegacie przeciwnika, a jednocześnie nie widzicie swojej postaci, nie? To jest absurd. No, wybuchniemy. Ja to w sumie nie robię aż takich opłacalnych obrażeń, szczerze mówiąc. Znaczy plus jest taki, że sobie resetuje, nie? Całkowicie... walkę. W tym znaczy przegrzanie. Aha, okej. 6 ataków chyba zrobił jeszcze, 5. Spoko. W danym momencie. No to jest boss, na którym... on nie ma niczego takiego spektakularnego. W zasadzie, od czego się ginie, ale jeden błąd trzeba przyznać, że każe straszliwie, nie? Czy mógłbym w jakiś sposób do tej pory sobie zmienić liczbę tego wzmacniacza esencji? Musiałem podejść sobie do checkpointu za chwilę i tam trochę pogrzebać w tych ustawieniach, bo może by coś się dało zrobić, ale totalnie też dziwne w mojej opinii jest to, że mamy skille typu plus 1 do zadawanych obrażeń. No to są rzeczy, które się po prostu w grach nie zauważy. No plus 10.
Plus 15. 5% do szansy, że krytyczny cios zadamy. Nawet te 5%, no coś odczujemy. Ale zdyszka przynajmniej. Ale 1%? 1% większy damage? No okej, okay, jak to się przełoży na to, że jeden cios mniej musimy zadać jakimś cudem dosłownie, no to spoko, ale tak normalnie? No to... strasznie mały upgrade, nie? To nie czuć tego rozwoju postaci na początku, w ogóle. No, przynajmniej przez te 3 odcinki nie czuję, żebyśmy jakkolwiek się wzmocnili. Totalnie. Ani nowego ekwipunku, zbroi, ani nowej broni. Nie wiem, czy w ogóle będzie można zmienić ten ekwipunek pod tym kątem. Zaraz sobie zobaczymy w ekwipunek, jak to jeszcze wygląda, bo... ja zwróciłem uwagę na te pierścienie, bo pierścienie zdobyłem. I okej, okay, one są. Ale... tak, to ten rozwój postaci, no... nie daje takiego fajnego poczucia progresu na razie. Dobra. No, fajnie byłoby go ubić. Dobra, pierwsza faza w zwarciu. Co to było? Ty no, co jest? O, podpaliłem prawie. Teraz podpaliłem. Co, all in i lecimy? Ze wszystkiego, co dostaliśmy. Ponaparzam w niego. Co ty? Gościu, za paraliżę jakiś odwalasz. Ty, on płonie, ale możemy go zamrozić jednocześnie. Spoko. No nie, no, bez jaj. Żeby on mnie teraz nie rozwalił jeszcze. Dobra, nie mam się czym healować już. Także jak na wojownika przejdziemy, to będzie przerąbane totalnie. Zamrożę go. Dobrze, jakbym sam siebie mógł zamrozić jeszcze. 52. Trucizna lepiej chyba działa. Spróbuję tak, bo... no nie, no wiedziałem, że nie zdążę rola. Cholera, chciałem powiedzieć, dobra, spróbuję tak, bo tamten jest cały czas przegrzany. Ajajaj, ale dobra, najlepsze podejście. Trudny jest ten boss straszliwie, ale... to wynika trochę przez to, ile on ma HP. Tak naprawdę, nie? I tego, jak my mamy mało HP. Siądźmy sobie tutaj i zobaczmy właśnie te rzeczy, o których teraz opowiadałem. Czyli tak, ulepsz przedmioty. Czy możemy esencją coś zrobić? Talent esencji. Dostępny 1 punkt umiejętności. Używaj punktów pamięci, aby dedukować specjalne talenty. Rytuał śmierci... geniusz. Zimna krew, wzmocnienie więzi. Nie mam pojęcia, co to jest. Mogę jakoś przeczytać, co to robi? Czy muszę w ciemno levelować? Chyba muszę w ciemno. A, i tutaj są te dopiero. Wrogowie, których atak sparowany, otrzymują więcej obrażeń. 5% stabilności bloku. Wykorzystując synchronizację, może się przemienić w trakcie ripost. Ataki przemiany są wzbogacone o kradzież życia w wysokości 15%. No to jest fajne. To są właśnie rzeczy, które się czuje, nie? Wzrost tolerancji na ogień wszystkich spętanych esencji. Jezu, ale to są dziwne rzeczy. Absorpcja tarczy wzrasta z brakującą synchronizacją. Zdrowa synchronizacja zapewnia pełną premię do absorpcji. Wrogowie, których atak sparowany, otrzymują więcej obrażeń. Czyli co takiego tanka byśmy sobie poszli? Może to zrobię. Może będę go blokował. Aha, i na tego nie mamy punktu już, tak? 25% szans na otrzymanie żaru. Zabijanie wrogów podczas wzmocnienia zapewnia tylko synchronizację. Ataki przemiany, 40% szans na usunięcie żaru. Podczas synergii lub konfliktu zaklęcia nie. Wzmocnienia działają dłużej przy wyższym żarze. Zabijanie wrogów podczas wzmocnienia... ej, ja nawet nie wiem, co mam z tego wybrać, to wszystko źle brzmi. Rzucanie wzmocnień usuwa pozytywne efekty z pobliskich wrogów. Co? Aha, pozytywne, czyli buffy zdejmujemy. No dobra, zróbmy tak, że będziemy w stanie ściągać sobie ten żar, to przegrzanie.
Spętaj esencję, no to tylko tak. Talenty, esencje, ulepszy przedmioty. Łańcuch konsekwencji, co to jest? Właśnie, może najpierw w ekwipunek zajrzę. Plus 15 impet ataku, siła obrażeń plus 20%, gdy zdrowie wynosi mniej niż 20. Okej, okay, dajmy to. No, od tego powinienem był zacząć, żeby trochę ten... sobie ekwipunek ulepszyć. Tutaj kluczyk, no to już nic. Nie, no nie ma zbroi, nie ma niczego takiego. Nie ma takiej możliwości. A co to jest? To jest ta zmagazynowana esencja, nie? Zdrowie zapewnia 30 razy... Zdrowie zapewnia 30 razy 300 punktów doświadczenia. Czego 30? Zdrowia? Czy to daje mi expa i zdrowie? Co to za połączenie? Orientalne, takie egzotyczne. Ty, no to... No to zużyję, żeby sobie dolewelować, ale... To mnie naprawdę będzie healowało? Dobra, expa wolę. Robimy tak. To. Idziemy w HP. Na maksa. Totalnie na maksa w HP pójdę. Żeby to przeżyć po prostu. Czyli rozumiem, że ulepszając postać, ulepszam sobie obu wojowników, tak? W ten sposób to działa. Dobra. Odpocznij. Nie no, w Remnanta bym sobie dwójkę zagrał z przyjemnością totalną. Nie no, plus 2 do ataków dystansowych, no co to jest? Plus 3 do max zdrowia. Plus 4% do zanik żaru. Dobra, to się opłaca bardziej levelować. Na więcej mi nie stać? Stać mnie, tylko że to już co wyrobiliśmy. A ile to kosztuje? 200. O kurde. No 200 sporo. Chyba nie mamy takich przedmiotów jednorazowych, żeby tutaj coś jeszcze zrobić. Próba odpowiedzenia na wołanie bogini. Co to jest? Nieśmierć. Nie mam pojęcia. Zdaje się, że śmierć odrzuca twoją esencję. Czy to właśnie tego pragniesz? Chcesz, żeby twoje istnienie znikło, a twoja materia wróciła do jej płonącego serca? Jak długo już to trwa? Od kiedy jesteś sobą, tym czymś? Od kiedy jestem tobą? Dlaczego nas nie przyjmuje? Czy życie znów nas pokonało? Co jest w ogóle, ty? Próba odpowiedzenia na wołanie bogini. Co to ma być za efekt przedmiotu? Zginiemy po prostu? Innymi słowy? Nie można było tego normalnie napisać? Nie, ja to muszę zobaczyć. Co to zrobi? Nie, no ja mam dość. Ej, trzeba się bawić w takie grafomaństwo. Ja rozumiem, lorowy opis, nie? Ale trzeba pisać, że próba odpowiedzenia na wezwanie bogini, czy można by napisać coś innego? No okej, okay, giniemy. Ta darmowa teleportacja do ogniska. Nie można byłoby tego po ludzku napisać, nie tracimy expa, darmowy teleport. Spoko, fajnie, że takie coś mamy. Super przedmiot, podstawa w Soulsach, bardzo przydatna rzecz, ale nie można tego opisać normalnie. Próba odpowiedzenia na wołanie bogini, no kurde. Co to jest? Siła krwawienia. Increase siła ataków wręcz by 30% for 60s for all essences. Okej. Okay. Spoko. Walka wręcz. A to? O. I wybucha. No i o to mi chodzi. Tego nie chcę. Dobra, idziemy jeszcze raz. Przeczytałem taki komentarz pod jednym z tych już opublikowanych materiałów z Deathbound. W którym jeden z widzów napisał, że uwielbia patrzeć, jak gram w krapy i się męczę. Dajcie znać, czy też tak macie. Gra dzisiaj wychodzi w ogóle, 8 sierpnia. Trzeba uważać, bo on przecież czasami wchodzi na arenę jeszcze walki, a czasami nie.
A teraz w ogóle znikną. Spoko. Może te przedmioty jednorazowe... Inaczej. Spróbujemy się z tym, no. Dobra, skip. Ty, co jest? Myślałem, że ten bug co ostatnio, że nie mogłem się ruszać. Ostrożnie. Ej, a to nie... Aha, to jest swoich siły. O kurde. No... Delikatnie mówiąc, niewygodnie się zmienia przedmioty jednorazowe w tej grze. Zwłaszcza podczas walki z bossem. No zamiast 50 to chyba 60 raz bije, nie? Z tej synchronizacji nie korzystam za bardzo. Dobra, będzie mu zżerał HP. A, i jak efekt jest nabity, to już mu nie mogę go podtrzymać, zauważcie. A, muszę rolować. Nie przesprintuję tego. Nie ma tak łatwo jak w Soulsach! Nie wiem, co on robi w ogóle. Raz, dwa. I blok. Dobra, heal. Jezu, niech ta męka się skończy w końcu. O kurde, dobry unik. To był nowy atak, tego nie widzieliśmy jeszcze. Kurde, nic mu nie zrobię w ten sposób przecież. Dobra, ze dwa strzały. Nie, jeden tylko. No to się trochę przegrzaliśmy, nie? Zobaczcie w ogóle, ile ta walka trwa. Co?! Ty, co jest grane?! Od czego ty umarłeś?! W sensie, ja wiem, że od tej kuli, ale... Wydawało mi się, że ja mam HP na tym. Dobra, mój błąd, nie spojrzałem. Już pomijając kwestię tej nieczytelności tego paska, ale... Ale mój błąd, totalnie. Teraz nie będę miał przedmiotów jednorazowych. Nie wiem, czy ja go zabiję w sumie. Przejście tej gry to by było dla mnie największe wyzwanie chyba i nie mam na myśli tej poziomu trudności. Co tu się dzieje? Aha, no po prostu w miejscu sobie... Aha, on sobie w miejscu biegnie po prostu. No dobra. O Jezu, demo, czepiesz się. No nie każda gra musi być dobrze dopracowana po prostu, no. Regen wytrzymałości, poproszę. Increase wzrost synchronizacji by 25% for 60 seconds. Mhm. No dobra, no. On sobie w miejscu będzie biegł. Spoko. Oby to było stałe, nie? Oby on mi się nie odblokował zaraz na bossa, nie wlazł pod koniec walki. O Jezu.
dobre rozpoczęcie. Kogo ona atakuje w ogóle? Ja mu się agro jakoś zepsuło? Czy ja go jakoś oślepiłem? O co tu chodzi? Ej, o co chodzi z tym bossem? Dobra, póki on mnie nie widzi. O, widzi. Nie widzi mnie. Znaczy ja wiem, że on ma tą opaskę, nie? Ale... No nie było takiej sytuacji jeszcze. Ten żar schodzi z 30 sekund chyba. No właśnie, przecież on na ślepo powinien atakować jeszcze. Zaraz to się... O Jezu, nie. Ty. Widzieliście, że miałem na czerwono po pierwszym ataku, a nie eksplodowałem? To ja rolem sobie to mogę ominąć? Czy... Nie, bym musiał to jeszcze raz zobaczyć. Wydawało mi się, że po pierwszym rzucie już tej trucizny miałem czerwoną ramkę. Czyli że jestem przegrzany, czyli że nie mogę atakować, bo wybuchnę. A i tak zaatakowałem, a nie wybuchłem. Nie rozumiem, nie? Tak mi się wydaje, że to wyglądało. No tak on chodzi. Okej, okay, to jest przerażające, ale okej, okay, słuchajcie, schodzi mi wytrzymałość, znaczy to przegrzanie. No, ono trwa naprawdę stanowczo za długo. W tym wypadku, ale zróbmy tak, przełączmy się i przeatakujmy. On w ogóle w truciźnie stoi? Nie, nie stoi. Stoi trochę. Mam nadzieję, że teraz podejdzie sobie z powrotem. To też troszeczkę lepiej będzie wyglądało, tak jest. Ciężko go z równowagi w ogóle wytrącić, mam wrażenie, niestety. W moim przypadku zwłaszcza. Dobra, zaaplikujemy sobie teraz ten item, wzmocnimy się. Na szczęście mnie nie trafił. I spróbujmy przyatakować tak, no odważnie po prostu, z blokiem też. Ale po prostu tłuc go będę. Wyleczmy się, żeby było full HP. Fajnie jakby można było się pozbyć tego efektu, że ta druga moja postać traci HP, nie? W ten sposób. Chyba dosłownie jednego ciosu brakuje. O Jezu. No nie, żeby mnie zabić, a żeby wygrać. Nie? Okej. Okay. Dwóch. Dwóch brakowało. Nie miałem staminy już. Nic nie mogłem na to poradzić, co się dzieje. Nie, to jest tak, słuchajcie, ociężałe, ta cała walka. Z takim klocem po prostu walczymy. O, ale jest inna animacja po sprincie. No nie. Ten heal. Ty. O Jezu. Dobra, już myślałem, że mnie zablokujesz. O, ła. No, mocno bije tym. I skok. No, a jak? Kurde, no musi jeszcze skokiem zaskoczyć. Dobra, jest unik. Jestem na hita w ogóle, nie? Taka ciekawostka.
Na obu postaciach. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Czyli na ostatni unik mi brakuje staminy. Kolejna ciekawostka. Wydaje mi się, że walcząc na dystans jedynie jakiekolwiek szanse mogę mieć w tej sytuacji. To jest Okej. Ostatni podejście, tak jak mówiłem. Słuchajcie, słowo się rzekło. No myślę, że na tym sobie zakończymy rozgrywkę w Deathbounda. Jeżeli mielibyście ochotę na więcej, dajcie znać, ale powiem wam, że chyba szkoda czasu. Za chwilę Wukong wychodzi za 12 dni, więc na pewno coś ciekawszego, mam nadzieję, że będzie na kanale. Ale również będzie jedna seria. Jutro prawdopodobnie już rozpocznie się odcinek, która mega wam się powinna spodobać, także wyczekujcie. A tymczasem to by było na tyle. No niestety wielkie, wielkie rozczarowanie. Po tym co widzę, bo mówię, nie widziałem całej gry, ale w mojej opinii, no ja nie mogę tego z czystym sumieniem polecić. Odradzam raczej na razie tę grę. Wiele rzeczy tutaj by trzeba było zmienić w niej, nie, o których opowiadałem, ale to jest tylko moje zdanie. Jeżeli macie ochotę się przekonać na własnej skórze, no to wiadomo, proszę bardzo. Pod mój gust ta gra totalnie nie siadła. Jest tutaj wiele, wiele problemów z nią. Szkoda, bo mogło być coś ciekawego. Zawsze liczę na dobrego Souls-like'a, tym razem niestety rozczarowanie. Tymczasem to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, mówi do was Demonidias, na razie, pa pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.